Witam wszystkich w pracowni w Worońcu, Klubu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Przedstawiam taki mały bukiecik, bo wykonałam go z myślą o zbliżającym się Dniu Matki. I tak myśląc sobie dalej, że fajnie by było, gdyby dzieci i młodzież z terenu naszej gminy, nie możemy się spotkać osobiście, ale może poprzez życzliwych ludzi, poprzez właśnie telewizję, internet, Facebook, mogę przedstawić, jak wykonać taki bukiecik. Pokażę jeden kwiatek, jak zrobić, a już do Was należy inwencja, czy ten bukiet mój jest z 7 kwiatków, może być z 5, może być z 3, a może być to pojedynczy kwiatek. Żeby wykonać kwiatek, potrzebujemy sztywniejszy drucik na łodyżkę. Takie cieniutkie druciki, ja je przycięłam, ten drucik wygląda tak, ja je przycięłam na pół, bo te druciki małe wykorzystamy, żeby wykonać do kwiatka listki, połączyć ze sobą. I potrzebujemy nożyce do przycięcia drutu, klej do oklejenia później łodyżki. Ja jeszcze używam nożyc ząbkowych, żeby wykonać ząbkowane takie ładne listki. Ale jeśli ktoś nie ma takich nożyc, to gładkie listki też mogą być. I cóż, przystępujemy do wykonania kwiatka. Krepina ma takie, jakby powiedzieć, tasiemki na sobie, linijki. One dobrze się tnie, bo ja do użycia płatków wycinam 1,5. Jest jeden szlaczek i drugiego pół. I tutaj ucinam. Jakie płatki? No to w zależności od tego, jaki chcemy kwiatek zrobić. Ja tu wcześniej już przygotowałam taki płatek i może wytniemy jeden płatek i od tego możemy sobie robić wzór i kolejne wycinać. Przymierzamy do krepiny i wycinamy poszczególne płatki. I żeby wykonać ładny kwiatek, potrzebujemy tak w granicach 12-13. Jeśli chcemy, żeby ten kwiat był większy, no to wtedy więcej płatków. I takie płatki już wycięte, składam nożyczki i wywijamy delikatnie brzegi. I jak sobie tam chcemy i formujemy płatki, wyginamy. I zostały mi jeszcze, po wycięciu płatków zawsze zostają takie końcóweczki. Ja tutaj sobie zostawiłam wcześniej już takie końcóweczki. Do czego? Bo jak łodyżkę zaginam, dlaczego zaginam? Zagięcie robimy po to, że jak nawiniemy płatki, to żeby nam się łodyżka nie wysunęła, żeby ten kwiat nam się nie rozpadł. I ja tą taką końcóweczką zasłaniam to, zasłaniam drucik, że jak tutaj nałożymy płatki, to będzie widać właśnie biały środeczek, a nie zielony. I tutaj już sobie powolutku formujemy. Pierwszy zawijamy tak, żeby nam zasłonił cały ten środek, a następne już w zależności od tego, jaki chcemy kwiatek zrobić, większy czy mniejszy. Ja będę zawijała drucikiem, natomiast dzieci mniejsze proponuję, żeby sobie kleiły klejem
każdy płateczek. Tutaj samą tą nóżkę klejem, myślę, że każdy w domu dysponuje klejem tak zwanym magicznym. I sobie przyklejamy, przytrzymujemy i kleimy, a potem na koniec możemy je sznureczkiem, niteczką zawiązać, jak już zrobimy kwiat. Ja sobie tutaj wycięłam wcześniej płatki, żeby nam to nie zajmowało bardzo dużo czasu, więc postaram się każdy płatek wywijamy. Myślę, że część dzieci, które przebywały kiedykolwiek w pracowni w Worońcu na jakiejś wycieczce, to właściwie to sobie przypomną takie zajęcia, bo wiele różnych kwiatków robiliśmy, szczególnie te dzieci, które mieszkają w Worońcu, bliżej Worońca ze Sfór, czy zaprzyjaźnioną szkołę. Pozdrawiam tutaj, mam okazję pozdrawić zaprzyjaźnioną szkołę i dzieci i panie ze szkoły z Woskrzenic, które też zawsze każdego roku przyjeżdżały na różne zajęcia. Ja tu wywinęłam kilka płatków i już tutaj zawijamy. Zawijamy tak, żeby nam wyszedł ładny kwiatek. No i cóż, ja zużyłam tu, tutaj wychodzi mi chyba 12 płatek. O. I myślę, że już nam wystarczy taki kwiatek. Ja zawinę sobie drucikiem, ile mi mocno, żeby się nie zsunęły płatki i mamy kwiatek. Kwiat róży ma obwódkę taką z listeczków. Tutaj już mam wyciętą, a pokażę, jak wyciąć taką. To jest łatwe, bo trzeba kawałek zielonej krypinnej, niekoniecznie musi być krypina. Słuchajcie, może być bibuła, jeśli nie mamy krypiny. Wycinamy sobie takie paseczki, takie jak obwódka, jak róża w ogrodzie ma. Przynajmniej staramy się, żeby to było podobne. Ściągamy sobie tutaj, sobie tak zwiniemy, żeby to wyglądało. A i posmarujemy klejem. Żeby zaraz zabierzemy ten klej, żeby, i przyklejamy powolutku naokoło. O, i teraz przytrzymujemy, jak nam przyschnie. Ja używam później krepiny takiej właśnie wąskiej, do już jednakowego materiału do listku, do obwódki, żeby wyszedł nam bardzo taki estetyczny, ładny kwiatek. Końcówkę przyklejam i zawijamy. Zawijamy tak, żeby jak zawiążemy płatki nitką czy drucikiem, to zawijamy tak, żeby ścisło i przylegle, żeby nie było widać tego wykończenia. I łodyżkę zawijamy, powolutku owijamy łodyżkę. No i dochodzimy do momentu, kiedy musimy do kwiatka wykonać listki, bo nasza róża musi mieć liście. Więc teraz wytniemy, może ten większy, wytniemy, tak sobie złożę, wytniemy sobie listki. Ja właśnie tymi dużymi nożycami ząbkowanymi wycinam listki, ale można sobie na wzór
wyciąć jeden i potem od tego, tak jak w sytuacji płatków róży, to można tak samo przy listkach i te listki trzy składam w ten sposób. Tak troszkę je przymarszczam i związuję. No tutaj musi być już ten cieniutki drucik, bo z tego druciku nam wyjdzie taka łodyżka, bo w róży te kwiatki są na takiej nóżce, więc żeby to było ładnie, to musimy właśnie tak to zrobić. Tu mam klej trochę. O, teraz ten drucik też musimy zasłonić, żeby było ładnie, żeby kwiatek wykonany dla mamy był najpiękniejszy, no bo cóż, mama jest najważniejsza. Można zmieniać przyjaciół, różne osoby w swoim życiu, ale mama jest niezastąpiona, jaka by nie była. Moim zdaniem moja mama ma 80 lat, jest najlepsza, najlepsza, mimo że ja też jestem już mamą. Także o, i tak do pojedynczego kwiata, to myślę, że takie listki na takiej nóżce, jedne, trzy. O, i teraz przykładam to tutaj. Tutaj zostaje taki troszkę nóżki z drucika, więc zawijam na łodyżkę, żeby nam się to dobrze trzymało. I zawijam dalej owijką łodygę. No i później w którymś momencie drugie listki znowu zawijam i owijką lecę dalej całą łodyżkę. Słuchajcie, jeśli ktoś nie ma drucika takiego sztywniejszego na wykonanie łodyżki, no to przecież na podwórku rosną różne krzewy. Można sobie taką rózeczkę cieniutką wyciąć i można na patyczku też spokojnie taki kwiatek zrobić. Końcówkę zaklejamy i wyszła nam piękna róża. Tutaj sobie formujemy. Myślę, że mama jak najbardziej zasługuje na taki piękny kwiat. I to ja bym miała tyle, ale myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie, bo jakieś tam pomysły już się w głowie roją. Zbliża się lato. Jeśli nie będziemy mogli się spotykać tak normalnie, no to mam nadzieję, że jakieś letnie kwiaty, może maki, może chabry, a może w połączeniu razem. Także zapraszam. Mam nadzieję, że przydały się warsztaty.